Witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bonkol. Jest to pierwszy odcinek z cyklu talii, których używam. Będzie to pierwszy odcinek, pokażę wam, jakimi taliami ja wbijam sobie tutaj rangi, jakimi taliami robię daily. Więc dzisiaj zaczniemy w ogóle od talii tak zwanej Secret Ladina, czyli sekretnego palka. Na samym początku chcę powiedzieć, że te talie można wszędzie znaleźć, naprawdę na stronach HeartPWN, na jakichś live'ach innych streamerów, mniejszych bądź większych, zagranicznych bądź polskich. Można także gdzieś jeszcze na YouTubie, pewnie u innych streamerów czy youtuberów znaleźć to. Moi kochani, przede wszystkim ja nie uznaję się za osobę, która stworzyła taką talię i jeżeli ktoś ma jakiś z tym problem, no to weźcie pod uwagę to, że tak naprawdę w tej grze kombinacji zbyt wiele teraz nie ma. Wyszedł dodatek TGT, który generalnie pozmieniał troszkę tutaj tak zwaną metę, czyli to, czym się gra, i no tak czy inaczej, Secret Paladin, dzisiaj pierwszy deck, który chcę wam pokazać, jest jedną z najczęściej używanych talii u Paladyna. Kiedyś to był Eboladin, którego używałem i większość osób zarzucało mi, że jestem bardzo słabym graczem, bardzo delikatnie mówiąc, ponieważ były takie wyzwiska, nie wiem dlaczego, skąd to się to bierze w ogóle, mówiąc, że niszczę grę, że nie potrafię tym grać. No ale jeżeli wbijam od 20 rangi do 5 w przeciągu 2-3 godzin 15 rang w górę, no to myślę, że nie jestem taki słaby, a talia też nie jest taka słaba, więc pamiętajcie, w tej grze liczy się wynik. Nie liczy się to, że będziecie mogli walczyć 30 minut, a przegracie, bo będzie wspaniała, wyrównana walka. Najbardziej liczy się to, że wy osiągniecie po prostu swój cel, czyli awansujecie. I taka talia Secret Ladina jest naprawdę bardzo fajną talią, tylko że tutaj musicie wydać troszkę pyłu, aby zrobić przede wszystkim tajemniczego pretendenta, ponieważ to jest najważniejsza karta w dodatku TGT. I on ma okrzyk bojowy, który umieszcza momentalnie wszystkie sekrety na naszej postaci. Niestety, umieszczanie sekretów nie działa z umieszczoną tutaj w talii podwójnie powierniczką tajemnic. Ona działa tylko wtedy, kiedy nasze sekrety zagrywamy z ręki, a sekrety mamy następujące. Mamy tutaj Competitive Spirit, czyli duch rywalizacji. Możemy buffować na początku naszej tury, o ile przeżyją jednostki, +1/+1. Odkupienie bardzo fajnie działa ona z załogowym szatkownikiem oraz upiornym pająkiem. Dodatkowo też fajnie działa, jeżeli nam zginie ekranowany minibot, bo wtedy przywracamy go do, można powiedzieć, nowości, tylko że ma jeden punkt życia. Ale on ma wtedy boską tarczę i działa fajnie. Pozostałe sekrety to pomsta, skrucha i szlachetne poświęcenie. Nie używam dwóch sekretów. Przede wszystkim nie używam sekretu, już wam pokazuję. Przede wszystkim w tej talii, moi drodzy, nie używamy sekretu tego, czyli oko za oko. Można go użyć, ale rzadko kiedy w ogóle on jest przydatny, naprawdę. Te wszystkie sekrety, których używam, są zdecydowanie lepsze, więc moim zdaniem użycie tego sekretu jest po prostu stratą miejsca w deku. No a tak to chyba wszystko, więc przepraszam. Więc dodatkowo, jeszcze tutaj nie powiedziałem, że mamy boską łaskę. Bardzo to jest ważne. Można jedną dać. Można dać jedną, dodać do pajęczaka, ale boska łaska przynajmniej jedna musi być, ponieważ musimy dobierać karty. Często zdarzy się tak, że nie mamy czym grać, bo cały czas rzucamy tempo, więc musimy jakoś tu ugrać. Dark Królów to też jest bardzo ważny buff, ponieważ dzięki temu możemy szybko jakąś dużą jednostkę ściągnąć. Srebrytowy Champion też nam się tutaj przyda do ściągania na przykład Belchera, plus dobicie z jakiegoś Janusza i konsekracja. W większości deków, jeżeli zobaczycie, Secret Ladin nie posiada konsekracji, natomiast ja tutaj wprowadziłem zmianę, usunąłem jednego pająka, dodałem konsekrację, ponieważ uważam, znaczy oglądałem naprawdę wiele swoich nagrań i często się denerwowałem, bo ginąłem, naprawdę ginąłem grając przeciwko Hunterom, oni mi tutaj, że tak powiem brzydko, zasrywali cały stół, nie miałem jak tego ściągnąć, więc wkurzyłem się, dałem konsekrację. No i mamy szatkownika, który jak zostanie tutaj skąpiony z odkupieniem, to naprawdę bardzo fajnie działa. To co, pewnie chcecie jedną walkę zobaczyć, więc zagramy sobie tutaj naszym Secret Ladinem. Ja aktualnie chyba 7 rangę mam, tak? 7 rangę, także zagramy sobie Secret Palkiem. I powiem szczerze, od 15 w tym sezonie, od 15 rankingu do rankingu 5, bo w tym sezonie 5 najwyższy miałem, naprawdę, zagranie Secret Ladinem nie zajęło mi zbyt dużo czasu. Myślę, że wam też się spodoba taka talia, jest bardzo prosta, nie? Tylko musicie mieć troszeczkę pyłu i wykraftować kilka kart. Dobrze, jakże wam spodoba taki właśnie oto odcinek, w którym pokazuję jakieś ciekawe talie, no to możecie dać łapkę w górę. Moi drodzy, gramy na Paladyna i jeżeli to jest odbicie, tak zwany mirror match,
i będzie grał to samo co ja, no to będziemy mieli ciężko, bo ja nie potrafię grać mirror meczy. Przeważnie wychodzę tutaj niestety jako przegrany. Okej, sprawdzimy. W drugiej... Dobra, możemy śmiało zagrać już tutaj sekret. Odkupienie nam fajnie zadziała z ekranowanym minibotem. On pewnie zarzuci teraz dziewczynkę, która będzie... Zaraz zobaczymy, jaki to jest deck. Po pierwszej karcie potrafimy stwierdzić, jaki to jest deck. No. To będzie nasza... I już wiemy, że to jest ten sam deck, którego ja używam. No niestety, w tym odcinku za dużo tutaj nie zobaczycie jakichś niesamowitych zwrotów akcji. Tu będzie bardzo podobny... bardzo podobny deck. Ja rzucam tutaj ekranowanego minibota. Przykro mi. Troszeczkę mu tutaj popsujemy nastrój, powiemy mu przykro mu, żeby on nie wiedział, co to jest za sekret, co on tam się będzie pewnie zastanawiał. No i dobra, w następnej gramy tutaj werbunek, zobaczymy, czy ten gość zagra pajęczaka. Tak, zagrał pajęczaka. No i cóż, w ten sposób robimy. Ja nie wiem, co tam jest, więc zrzucamy Januszy. Czekam na rozkaz. I teraz okaże się, co to jest za sekret. Czekajcie. Okej. Więc szlachetne poświęcenie. Spoko. I my, moi drodzy... Czekajcie, bo czy byśmy chcieli? Nie. Dobra. Atakujemy go na twarz. W tym momencie atakujemy go na twarz. Nie ma tutaj co rozbijać tych pajęków. Nie ma co tak robić. W następnej gramy załogowego szatkownika. Chyba, że on rzuci mi... No, dobra. Chyba, że rzucił coś takiego. To zaraz to pozmieniamy. I ma tylko jeden punkt many, więc sekret pewnie będzie. A to ciekawe, moi drodzy, do tej pory tego nie widziałem, takiego zagrania. I zobaczcie, jak pięknie zadziałał tutaj sekret. Odkupienie zadziałało, bardzo fajnie. Gościu teraz już niestety musi zmienić trochę taktykę, bo planował pewnie dobicie tutaj i rozbicie tym gościem. Ale niestety mu się to nie udało. No i cóż, moi drodzy, my robimy teraz bardzo prostą akcję. Zabijamy tego. Zabijamy tego. Zabijamy tego. Rzucamy sobie szatkownika. Nie rozbijamy, broń Boże, tego właśnie pająka. I bijemy go na twarz. W tym momencie mamy przewagę. Niestety te karty, które posiadamy tutaj, to nie są dobre karty za bardzo. Ale on musiał użyć srebrytowego. I na 100% będzie rozbicie tutaj. No, mamy, bardzo fajnie. Moi kochani, wiecie, co to oznacza? Pretendentka z Darnassus jest bardzo złą kartą dla nas, ponieważ ona ma okrzyk bojowy, że otrzymujemy pusty kryształ, a agonię, że tracimy. I zobaczcie, okrzyk bojowy nie działa w takim wypadku, kiedy przyzywany jest ze stronnika, ale działa agonia. I my stracimy punkt, my stracimy. Więc musimy teraz zrobić coś takiego, moi drodzy. Musimy go bronić, żeby on go po prostu nie zabił. Czekajcie chwileczkę. Musimy rzucić sobie buffa i atakujemy go na twarz. W tym momencie jesteśmy agresywni. Jeżeli ma silence, to jest ok dla nas nawet, ponieważ my nie będziemy tracić kryształu. On teraz z tą bronią niestety nie jest w stanie tutaj nam nic zrobić. W następnej idealnym placem byłoby, gdybyśmy dostali tutaj tajemniczego pretendenta. Dobra, na razie nie wiemy, co tam się skrywa. Dwa sekrety. No dobra, ciekawie. Ciekawie się robi. Okej, więc teraz tak. Pierwsza rzecz, to atakujemy to. Tak podejrzewałem. Padnij! Zobaczymy, czy to będzie pomsta. Nie, odkupienie. Bardzo dobrze dla nas. Naprawdę bardzo dobrze. Ponieważ my rzucamy sobie tutaj dwóch. I w ogóle nie interesują nas... Ci stronnicy nas w ogóle nie interesują, ponieważ w jego biznesie jest oczyszczenie nam tego właśnie gościa. Aby to zrobić, musi użyć tego, tego i jeszcze tego. Więc w tym momencie musi stracić stronnika, musi użyć jeszcze tutaj uderzenie. To, że tracimy jeden punkt many, to w ogóle nas nie interesuje. Czekam na rozkaz. I my mamy w następnej rundzie Lital. Mnie światłość. No niestety, w tej talii tak czasami jest, że no, karty po prostu nie wchodzą. Ja w tym momencie robię bez żadnych bijemów. Atakujemy go na twarz. I tak wygląda zwycięska walka. Moi drodzy, jeżeli wam się spodobał taki odcinek... Okej.
Jeżeli wam się spodobał taki odcinek, to oczywiście zachęcam do tego, aby łapkować. Też fajnie by było, jakbyście mi napisali w komentarzu, co sądzicie o takim deku, czy może gracie takim dekiem i on fajnie działa, czy też zdobyliście jakieś fajne osiągnięcia w tej grze właśnie z podobnymi dekami. W następnym odcinku zrobimy sobie kolejne deki. Dlaczego ja mam tak dużo tutaj sekretów talii z Paladynem? Ponieważ Paladynem mi się bardzo dobrze grało już w poprzednim sezonie, a obecnie próbuję wbić sobie złotego Paladyna, ponieważ do tej pory grałem Priestem, potem grałem trochę Magiem i obecnie będę chciał wbijać Paladyna złotego, moi drodzy, ponieważ Paladynem... Czekajcie chwileczkę, mam chyba 400 ileś tam... 467. Także jeszcze potrzebujemy tutaj 33 wygrane i będziemy mieli złoty portret Paladyna. Widzicie, 500 musimy wygrać. Okej, moi drodzy, to był Secret Paladyn. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli chcecie kolejne takie odcinki z omówieniem, ja troszkę może za dużo gadałem, tak? Każdy ruch omawiałem, który wykonuję. No jeżeli wam się to nie podobało, że tak omawiam, to możecie napisać, żebym troszkę mniej mówił. Okej, trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego, powodzenia na arenach i na rankingach. Jeżeli ktoś zdobył jakąś naprawdę wysoką rangę, to może się pochwalić w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję i w tym momencie kończymy materiał. Cześć!